Kolej Wizja, Tomasz Dasuj, witam Państwa. Dziś zawitaliśmy do Poznania nad Jezioro Maltańskie, gdzie w sezonie kursuje kolejka zwana Maltanką. Nie jest to co prawda parowóz, choć parowóz raz na dwa tygodnie również po tej trasie się porusza, ale jest to sprytny spalinowóz imitujący właśnie ciuchcie pod parą. Zapraszam zatem na przejażdżkę, będzie ciekawie. To jest tablica zależności, pokazuje nam teraz, że ten tor jest zajęty przez pociąg, właśnie który stoi w stacji. Pokazuje zajętość. Potem jest semafor wjazdowy na przystanek, na Miankę Balbinka, tutaj. Tu jest semafor wyjazdowy z Balbinki, wjazdowy na naszą stację. Krótko biorąc, jeden pociąg wyjeżdża w stronę Balbinki i spotykają się dwa pociągi i potem kiedy jedziesz do Zwierzyńca, a drugi do nas. Tak to wygląda. I przy pomocy przekaźników uruchamiamy tą zwrotnicę. Tak. A teraz do wyjazdu. Musimy tak przestawić i teraz ten pociąg pojedzie. Teraz nastawiamy semafor. Teraz tu jest, wyświetla się zielone światło, tu na powtarzaczu jest białe, ale na samochodzie jest zielone. I tu wjazd jest na ten posterunek na Balbince, gdzie się spotykają te dwa pociągi. Co po godzinie pociągi odjeżdżają. Teraz odjedziemy o 13. O 13. I stamtąd też odjedzie o 13. I spotkają się tu właśnie w połowie drogi. Maszyna chodzi ok, czyli w porządku po polsku, nie? No, to nie jest taka lokomotywa, jak normalnie lokomotywy są na sieci, ponieważ ona ma przekładnię mechaniczną, ona ma wszystko, nawrotnik mechaniczny, skrzynię biegów, a zasady spalinowozy na PKP miały tak zwaną przekładnię elektryczną, gdzie silnik spalinowy głównie napędzał prądnicę tak zwaną główną i na każdej osi był silnik elektryczny. I w kabinie było bardzo cicho, co nie można powiedzieć o tej lokomotywce, bo tu jak się normalnie mówi, to trzeba głośno krzyczeć, żeby jak ktoś wsiądzie mógł zrozumieć, nie? Sygnał elektryczny, rozrusznik, sygnał elektryczny. Tu jest oświetlenie kabiny maszynisty i wagoniku oraz można zapalić tył. Jest amperomierz, który pokazuje ładowanie baterii akumulatorów. To jest normalnie kluczyk jak w samochodzie. Jest manometr ciśnienia oleju silnika na jałowych obrotach i na maksymalnych. Piasecznica, sprzęgło, nawrotnik tak zwany, drążek zmiany biegów. To się nazywa nastawnik obrotów silnika, ale popularnie na to mówimy w samochodzie gaz, nie? I hamulec. Hamulec ona ma mechaniczny, hamuje dosyć względnie, zresztą przy tej szybkości, którą ona, maksymalna szybkość jej jest 17 na godzinę, nie? Na czwartym biegu. W ogóle no to nie jest kolejka zasady dziecięca, bo ona jest dla wszystkich. No i jej takim atutem było to, że w 1974 roku społeczeństwo Poznania otwarło zoo. Także ona jedzie spod najstarszych jej świątyni w Polsce, czyli spod katedry, jedzie pod same prawie drzwi, no, pod bramę zoo. Nie? A w tej chwili zoo się rozwija, posiada najnowocześniejszą w Europie słoniarnię. Borsing, parowozik niemiecki z Berlina, jest rocznik 1925, w 1999 roku zmodernizowany
przez jeszcze w miarę normalne zakłady HCP i został mu dorobiony tenderek. Także w tej chwili Maltanka posiada 3 lokomotywy spalinowe i jeden parowozik. Maszynistą byłem w sumie 20 lat. Najpierw jeździłem na trakcji spalinowej, którą my w żargonie kolejowym nazywamy śmierdzącą trakcją, a później jeździłem na elektrowozach po takim specjalnym kursie. A jazdę na elektrowozach mówimy, że jeździmy na drucie. Już teraz mniej ludzi ma 3 trakcje, czyli 3 napędy, bo trakcja to jest z języka greckiego na napęd inaczej, nie? I na parowóz mówimy czajnik. Regulamin kolejki Maltanka, obowiązki podróżnego. Zabrania się zbierania grzybów podczas jazdy pociągu. Podczas jazdy nad brzegiem jeziora zabrania się łowienia ryb z okien wagonów. Istnieje niebezpieczeństwo wciągnięcia kolejki do jeziora przez wyrośniętą rybę. W razie trudności przy wjeździe na wzniesienie podróżni z ostatniego wagonu zobowiązani są do popychania kolejki. Wszystko jest możliwe. Chcieć to móc, jak to się mówi, nie? No i się wypowiadał nasz rzecznik z MPK i mówił, że technicznie można to zrobić, żeby ona stawała przy basenach, nie? Przy termach. Kierownictwo jest w porządku, że dbają. Żadne miasto wojewódzkie w Polsce nie ma takiego czegoś. Prawa podróżnego. Podróżny ma prawo głośno wyrażać zachwyt będący wyrazem jego uwielbienia dla kolejki. Chwalić doskonałą obsługę i opiekę, jakiej nie szczędzą mu pracownicy kolejki. Podróżny ma prawo wiedzieć, że dzieci nie są dla nas jakimkolwiek utrapieniem. No tak, dobro, pani za to niech się złapie. Ja będę tu poczuł. Nie, po góry też tu. O, o mama mia. Proszę. No. Zobacz, babcia właśnie. Tak, żeby komin było widać, nie? No. Zakrywam komin, nie. Zrób dalej, to dzieci, zrób papa. Na przyszły rok ta maszyna będzie miała 50 lat. 61 rocznik wydaje. Patrzałem. Tak jak my. No nie, no ja bym chciał mieć tak jak wy, a ja stary dziadek. No i ten czas, jak tu mi się Zasiniek zwoli, to wiem, że ten pociąg tam wyjechał i pociągam wjazd temu, który przyjedzie do mnie. Bo to obsługują, no, oryginalni dyżurni ruchu byli, dyspozytorzy. I co to teraz oznacza? Co to teraz właśnie wjazd pociągnąłem temu wyjazd z tego, z posterunku Mianka Balbinka. O, on go wyświetlił teraz na zielono, był czerwony, a teraz zielony i jedziemy, nie? Na Miańce ten pociąg, o, to jest znak, że ruszy minął semafor wyjazdowy i za 6-7 minut będzie u nas. W Polsce po prostu były takie sytuacje, że maszynista, który prowadził pociąg towarowy, to naprawdę kunszt. Dlatego, że sytuacja taka nieraz była, że zanim leciał pociąg, na przykład w wyższej kolejności, to proszę pana, no, to musiał wyprzedzić, nie? To go wziął na bokach, tylko stanął w połowie stacji, no to po prostu pospiesznie za nim stał. Przejażdżka była bardzo przyjemna, parowóz też Państwu pokazaliśmy. Myślę, że warto odwiedzić Poznań, warto przyjść nad Maltę, szczególnie jak będzie tu ładna pogoda, odwiedzić poznańskie zoo i przejechać się kolejką Maltanką. A my spotkamy się ponownie już niebawem. Do zobaczenia.